Dzień dobry wszystkim, nazywam się Andrea Valle, jestem Senior Product Managerem w Adobe Document Cloud i przewodniczącym Cloud Signature Consortium. W mojej dzisiejszej prezentacji będę mówił o tym, jak chmura i niektóre standardy zrewolucjonizowały usługi zaufania zdefiniowane w regulacji eIDAS i ustanowiły nowy paradygmat, który naśladują inne kraje świata. Niektórzy mogą się zastanawiać, jak Adobe dokłada się do realizacji eIDAS. Adobe było i nadal jest jedynym globalnym dostawcą oprogramowania obsługującym europejską listę zaufaną. To był ogromny krok dla wprowadzenia podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej. Możliwość stosowania i weryfikowania zaawansowanych i kwalifikowanych podpisów elektronicznych i znaczników czasu z darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Obecnie europejska zaufana lista jest pobierana 400 milionów razy miesięcznie z oprogramowania Adobe. Ale oprogramowanie komputerowe nie wystarczy, żeby spełnić potrzeby oprogramowania biznesowego w trzecim tysiącleciu. Łączenie usług w chmurze stało się kolejnym wyzwaniem dla Adobe, a nasze podejście polega na pracy z otwartymi standardami. Chcemy dostarczyć klientom indywidualnym i firmom zaufanych narzędzi do zarządzania przepływem dokumentu, dającym bezbłędne doświadczenie użytkownikom. Aby osiągnąć ten cel, połączyliśmy siły z siecią partnerów dostarczających usługi zaufania, projektując wspólną architekturę, definiując standardy, które ułatwiają interakcję i konstrukcję. That facilitate the interaction of their building blocks. Mając w głowie tę ideę, w 2016 założyliśmy Cloud Signature Consortium we współpracy z innymi wiodącymi dostawcami usług zaufania i firmami technologicznymi. 1 lipca, w dniu wejścia w życie eIDAS, opublikowaliśmy pierwszą wersję otwartego standardu dla zdalnego e-podpisu. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Etsy, pozwalającą na włączenie naszego standardu do norm europejskich dla zdalnych podpisów. CSC to standard API, który pozwala na łączenie wielu dostawców, hostingujący wiele usług zaufania. Obecnie Cloud Signature Consortium to organizacja typu non-profit, licząca 40 członków z całego świata, włączając to wszystkich głównych globalnych dostawców usług zaufania i wiele firm technologicznych z 24 różnych krajów. Konsorcjum zaprasza wszystkich TSP, którzy chcą zaadaptować standard i mieć wkład w jego rozwój i ewolucję. Techniczna grupa robocza obecnie pracuje nad wieloma inicjatywami mającymi na celu rozwinięcie standardu, tak by obejmował więcej funkcjonalności i dodatkowe usługi zaufania. Starania Adobe w tym obszarze znacząco zmieniły nasze produkty. Na przykład zupełnie zmieniliśmy nasz produkt Adobe Sign, żeby wprowadzić standard CSC i sprawić, że będzie to pierwsze rozwiązanie na rynku, które będzie zapewniało otwarty standard elektronicznego podpisu w chmurze. Adobe stało się kwalifikowanym dostawcą usług zaufania, akredytowanym w Irlandii, zatem zmieniło Adobe Sign w platformę podpisu elektronicznego zapewniającego kwalifikowane usługi zaufania od Adobe i wielu partnerskich TSP. Adobe Sign wspomaga implementację regulacji eIDAS, ale też niezawodne łączenie dostawców usług zaufania kwalifikowanych i niekwalifikowanych przez warstwę integracyjną CSC, tożsamości elektroniczne, podpis elektroniczny, elektroniczne pieczęci, znaczniki czasu i usługi długoterminowej ochrony. Osiągając interoperacyjność, Adobe Sign pozwala na efektywną transformację biznesu na cyfrowy i zapewnia wyjątkowe doświadczenie użytkownikom. Teraz
Chciałbym przedstawić kilka rozwiązań, które wprowadzili nasi partnerzy, dostawcy usług zaufania, które są już dostępne i sprawiają, że Adobe Sign jest najbardziej zaawansowaną platformą wdrażającą regulację eIDAS poprzez innowacyjny krajobraz usług zaufania. Jako pierwszy chciałbym przedstawić SimpliSign, rozwiązanie zaproponowane przez naszego polskiego partnera Asseco. Adobe Sign obejmuje usługę SimpliSign, która pozwala na łatwe składanie mobilnych kwalifikowanych podpisów i znaczników czasu. Jest łatwe jak ABC. Użytkownik otrzymuje na telefon powiadomienie, że wymagany jest podpis, potem klika na telefon i otwiera dokument. Jeszcze jedno kliknięcie w pole podpisu uruchomi aplikację mobilną SimpliSign, która zweryfikuje podpis. Efektem jest w pełni kwalifikowany podpis ze znacznikiem czasu w kilka sekund. Kolejny partner, którego chcę przedstawić, to Ditrust, wiodący dostawca kwalifikowanych usług zaufania w Niemczech i część grupy Bundesdruckerei. Niezawodna usługa od Ditrust pozwala na zdalną identyfikację wideo przyjazną dla użytkownika. Pozwala na uzyskanie kwalifikowanego certyfikatu i zastosowanie kwalifikowanego podpisu w kilka minut. COVID-19 zmienił sposób, w jaki zatwierdzamy i podpisujemy umowy i inne ważne dokumenty, a to rozwiązanie pozwoliło na nieprzerwaną aktywność i jego zastosowanie wciąż rośnie. Kolejny partner, o którym będę mówił, to Intesi Group, bardzo innowacyjny QTSP z siedzibą we Włoszech. Intesi od początku było bardzo aktywne we wdrażaniu standardu CSC. We współpracy z Adobe stworzyli bardzo innowacyjne rozwiązanie, które pomnaża liczbę schematów EID w Europie, zwłaszcza w krajach nordyckich. Pozwala na generowanie zaawansowanych podpisów z niesamowitym doświadczeniem dla użytkownika. To samo podejście zostało zastosowane dla dostawców tożsamości korporacyjnych, by dać pracownikom możliwość stosowania mobilnego, zaawansowanego podpisu elektronicznego przy wykorzystaniu ich cyfrowej tożsamości korporacyjnej. A ostatni partner, którego chcę przedstawić, to Digit Identity z siedzibą w Niderlandach. Stworzyli pierwsze certyfikowane rozwiązanie do kwalifikowanego podpisu z pełni zdalną i automatyczną weryfikacją tożsamości w czasie rzeczywistym, opartej na dokumentacji z uaktywnioną funkcją NFC, jak e-dowody czy e-paszporty. Zdalna identyfikacja Digitality jest zgodna z wymogami eIDAS i dostarcza jeszcze lepszego doświadczenia użytkownikom niż weryfikacja wideo. Zmniejsza czynnik błędu ludzkiego i umożliwia usługi 24 godziny 7 dni w tygodniu. To rozwiązanie jest obecnie dostępne i w pełni zintegrowane z Adobe Sign. Is immediately available and perfectly integrated into Adobe Sign. Mam nadzieję, że mieli Państwo możliwość zaobserwować i docenić wkład Adobe we wdrożenie regulacji eIDAS. Jak Państwo zapewne wiedzą, eIDAS jest obecnie zmieniany i mamy nadzieję, że będziemy mogli wkrótce rozmawiać o eIDAS 2.0. Do Adobe zwróciły się władze europejskie, aby miało swój udział w aktualizacjach do regulacji. I podkreśliliśmy wagę ram dla zaufanej tożsamości, dla interoperacyjności EID, zarówno na poziomie rządowym, jak i korporacyjnym. I zapewniliśmy władze, że Adobe i partnerzy CSC są gotowi się do tego przyłożyć. Tym akcentem chciałbym podziękować Państwu za uwagę i z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania, które Państwo mają.